Sol, sol, jadrowina pieprzu, witam Was kochani bardzo serdecznie w takiej mini serii, bardzo mini i raczej z odcinkami bardzo krótkimi, ponieważ nagrywam te odcinki na laptopie i tutaj pamięć jest troszeczkę inna niż w moim komputerze stacjonarnym i w ogóle to strasznie za Wami tęskniłam i chciałam Wam, kochani, podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, ciepłe słowa, jakie pod moim adresem padły z Waszej strony. Bardzo Wam dziękuję, jestem Wam bardzo wdzięczna, bo ja zawsze twierdziłam, że mam najwspanialszych widzów ever. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Co do mojego stanu zdrowia, no to jest, tak bym powiedziała po japońsku, jako tako. To znaczy, nie jest źle. Jest zdecydowanie lepiej, natomiast jeszcze z nagrywaniem takim, nagrywaniem odcinków i powrotem do domu, do zdrowia, to jeszcze daleka droga. Natomiast będę się starała po prostu cokolwiek wrzucać. Tak jak powiedziałam, no, nagrywam na laptopie, więc jestem troszeczkę ograniczona, jeżeli chodzi o pojemność, w ogóle o wszystko, ale nieważne. Kochani, takie... Nie wiem w zasadzie, jak mam zacząć, naprawdę, bo po pierwsze odzwyczaiłam się już od takiego nagrywania, a po drugie, no to też ten dodatek jest bardzo nietypowy. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, to tylko takie słowa wyjaśnienia, że ta rozgrywka była prowadzona przeze mnie na Instagramie i serdecznie Was zapraszam do polubienia, do zaobserwowania mojej strony, bo ja tam teraz będę dużo, dużo działać i będzie też nowa, zupełnie rozgrywka, taka właśnie instagramowa, typowo instagramowa, ale to już niedługo się dowiecie, o co kamen. Na razie spójrzmy na życie eko moimi oczyma, bo to właśnie po to się dzisiaj spotkaliśmy. No więc tak, na Instagramie próbowałam rozgryźć ten dodatek. Jeżeli chodzi o to, czy mi się podoba, czy nie, to ja się jeszcze powstrzymam z taką oceną ogólną i podsumowaniem, bo myślę, że spotkamy się tu kilka razy i po prostu wtedy już będę wiedziała, czy go lubię, czy nie. Na razie mam takie neutralne bardzo odczucia. Pewne rzeczy mi się podobają, pewne nie, ale to sobie już będziemy na bieżąco wszystko, przepraszam, komentować. Czasami mnie zatyka, więc bardzo przepraszam i proszę o wyrozumiałość, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. No więc tak, mamy dwójkę naszych głównych bohaterów, to jest Natalia i to jest Chris. Obecnie ta dwójka mieszka sobie tutaj i jestem w szoku, bo już Wam pokazuję. Natalia, która zaczynała naszą rozgrywkę, mieszkała w tym bloku, no i właśnie na Instagramie, tam w pierwszym odcinku widzimy, jak się przeprowadza, dostaje od rodziców 100 tysięcy simelonów po to, żeby wyruszyła w świat i go podbijała. No nie ukrywam, że rodzice sobie wymyślili, że Natalia na pewno pójdzie na studia, coś tam z tą kaską sobie fajnego wynajmie, czy nawet kupi, a ona zamieszkała sobie w tym Evergreen Harbor i tak sobie postanowiła zamieszkać jeszcze w dodatku w bloku. I to, co im się najbardziej nie podobało, bo to, że zamieszkała w tym akurat mieście, to tam nie było najbardziej istotne, tylko jaki ona styl życia przybrała. No i ona zaczęła tam grzebać w śmietnikach, robiła różne takie dziwne rzeczy, które mi się strasznie, ale to strasznie nie podobają. Wyrazili to zresztą w którymś z ostatnich już naszych spotkań, że albo sobie da ta kobieta z tym spokój, albo po prostu ma oddać im kasę, bo nie podoba im się to. No, ale nasza Natalia w międzyczasie poznała Chrisa. Chris jest młodym dorosłym, który zresztą jest skoligowodzony z inną naszą postacią z naszej rozgrywki 100 Baby Challenge. No, ale to jest wątek poboczny, nie jest istotny, więc tylko powiem tyle, że przeprowadził się z Brindleton Bay właśnie do tej dzielnicy, zostawiając tą dzielnicą w śledzie ekologicznym zielonym. Zresztą widzicie, jaka jest tu zmiana, bo to jest ten blok, dom, w którym on mieszkał, a kamieniołomy wyglądają tak, no wow, tam po prostu przepięknie wygląda i myślę, że dzisiaj jeszcze się tam wybierzemy. I teraz była sytuacja taka, że ponieważ Chris słyszał, co się tam porobiło,
z tymi rodzicami Natalii. On był strasznie się w niej zakochał i zmienił w ogóle swój stosunek do ekologii, do wszystkiego, bo go po prostu dziewczyna jakoś w to wszystko wkręciła tak mocno, że zmienił sobie zupełnie swoje priorytety, porzucił pracę, bo był chyba w karierze biznesowej i to już tam bardzo, bardzo wysoko, no ale stwierdził, skoro Natalia tak wiele wniosła dobrego do swojego świata, to on też da radę i rzeczywiście udało mu się. No i podjął nową karierę, nową, taką, która jest w tym dodatku ujęta. Kiedy zobaczył, co się dzieje w tym jej domu rodzinnym, notabene rodzice Natalii mieszkają w Strangerville, on postanowił coś z tym zrobić i pomóc jej. No ale wiecie, ona taka dumna dziewczyna, przecież nie będzie kasy od niego brała, nie? Ale on tak sobie sprytnie to wymyślił, no słuchaj, ale jeżeli my sprzedamy ten, odzyskasz tam kaucję, którą masz za wynajem, rzeczy, które tam sobie w międzyczasie już pozbierałaś i wytworzyłaś, bo Natalka wytwarza różne przedziwne historie i świece, no to wtedy będziemy mieli kasę, spłacimy twoich rodziców, będziesz od nich niezależna, a my sobie zamieszkamy razem. No i zamieszkali sobie właśnie tutaj i tu się zadziało coś bardzo dziwnego, bo kiedy ja ich tutaj wprowadzałam, to była biała kreska i to był wtedy teren neutralny i sobie myślałam, o jak bułka z masłem. A patrzę się teraz, że to jest ślad ekologiczny przemysłowy. Nie wiem, dlaczego się tak stało, bo ja nic tu nie robiłam. Nie wchodziłam nawet do nich, więc nie wiem, dlaczego się tak zadziało, ale się tak zadziało. A zatem będziemy teraz do nich zaglądać, a jeszcze w międzyczasie nasz Chris oświadczył się Natalce i został przyjęty. Tak, takie rzeczy. Więc zapraszam Was, kochani, do ich różowej landrynki, domku w kolorze różowym. Nie wiem, co mi się stało, chyba mi coś się tam w głowie od tej choroby przewracało. Zaraz Wam wszystko pokażę. No i proszę bardzo, ale jak tu jest paskudnie żółto. Ulala, no rzeczywiście. To nie będzie takie proste, jak mi się wydawało chyba. Ale może akurat nam się uda. Ten domek różowy jest tak, się prezentuje i Chris zrobił tak przewrotnie, dlatego że wprowadziliśmy się tutaj w miejsce innego kontenerowego takiego domku, który był paskudny i on stwierdził, okej, dobra, ekologia ekologią, dlaczego nie ma być też tu ładnie? No i tak właśnie wybrał sobie, a to raczej ja wybrałam, taki landrynkowy, ryziowy domeczek. Słodki, nie? No i jest to domek, który jest bez modów, on jest ściągnięty z TSR i link oczywiście będzie w opisie do pobrania. I nasz Chris zabrał się za gotowanie. Noż to kurczę, pierwszy normalnie raz widzę, żeby tak on sam od siebie, no ale ostatnio też zaprosił Natalię na kolację, więc całkiem nieźle mu już idzie to wywijanie z garnkami. Jestem z ciebie, kochany, bardzo zadowolona. Jestem zadowolona. No i tak, jeżeli chodzi o naszą Natalię, no to ona ma jeszcze brata. A tu my też mamy stek. Ale żeś tego nagotował tu. Hopie, ja nie wiedziałam, że ty taki zdolny jesteś. Ja bym ci nam Master Chiefa dała. Dobra, to my to damy do lodówki. Wiesz co, kochanie? A jak w ogóle tam z waszymi, bo wy głodni jesteście oboje. Ta przeprowadzka chyba tak wyostrzyła. O, tutaj jest lodówka. Bo to zaraz was nakarmię, ale jeszcze wcześniej sobie zobaczymy ten domek. Okej, więc co my tu mamy wstawione? Tutaj jest jakieś... Aha, to jest to do robienia świec, ale Natalka ze sobą chyba przywiozła swój. To ustrojstwo do robienia tych świeczek. No jest. No ale dobra, no to będziemy mogli potem sprzedać. Potem mamy tutaj, o, do recyklingu już jest gotowe, no to super. Potem co mamy jeszcze tutaj, bo ja bardzo bym chciała jeszcze to, bo mamy tą do wytwarzania maszynę, bo to Natalka zaczęła już używać i takie różne mebelki tam zaczęła też robić. Ale wiecie, czego nie mamy? Do tych napojów. Tego jeszcze nigdy nie robiłam. Nigdy jeszcze tego nie robiłam. To sobie zrobimy. Także możemy sobie to w tym pomieszczeniu. Także my sobie tutaj możemy jakieś maszyny ewentualnie nawet w pomieszczeniu postawić, nie?
A tu mamy jeszcze takie do robienia robaczków, chociaż widzę, że tu też mamy. A czy te robaczki nam się przeniosły, czy zawartość pusto? No trudno, dobra. To będziemy się tym bawić od początku. Czyli brakuje nam tylko tej maszyny do soczków. Do soczków. I myślę, że sobie jeszcze postawimy gdzieś tutaj ul. Może tutaj właśnie. Gdzieś niedaleko tutaj tych roślinek. Ok. Jako tako to wszystko będzie. No i nasz Chris jest w tej chwili, kochani, na trzecim poziomie miejskiego projektanta. Ma tu wszystko zaliczone, co on by tylko nie potrzebował. Natomiast, żeby zrealizować swoją aspirację, no to musi być na 10. poziomie kariery, więc jesteśmy na najlepszej drodze. Wciąż jeszcze jest świeżo zaręczony, więc ma bardzo fajny nastrójnik. No ale wiadomo, mamy bardzo brzydką okolicę, więc będą troszeczkę narzekać na właśnie te złe powietrze, na złą jakość powietrza. No trudno, jakoś musicie, dzieci kochane, sobie dać z tym radę. Mamy ozdobione pomieszczenie, jest szczęśliwie zakochana i zaręczona. No i co? Modelowanie bryły z gliny, czyli coś tam sobie wyposażeniu chyba przemyciłaś, tak. A ona tutaj w ogóle ma bardzo dużo rzeczy, w tym świece właśnie, które sama wyrobiła. Już chyba ma ten 10. Nie wiem, czy tam było, ile tam było poziomów wytwarzania. Znaczy, aha, bo to jest 10. poziom wytwarzania. No tak, okej. Okay. Jest wolnym strzelcem, ale w sumie nie wiem, czy nie byłoby fajnie dać jej tą karierę taką samą, jak ma jej narzeczony, z tym, że później jak ta ścieżka kariery się będzie dzieliła, to ona będzie coś innego robiła, a on coś innego. Może to nie byłoby takie złe, bo w samym tym wytwarzaniu, w tym wolnym strzelcu było to fajne, że ja sobie tutaj już skończyłam aspirację z nią, bo kiedy miałam właśnie te 20 świec wyrobić, to ja jako wolny strzelec wybierałam oczywiście to wszystko, co się związało z wyrobem świeczek i tak mi się udało to fajnie pozaliczać, żeby było przyjemny, spożyteczny. Okej, to zobaczymy się w kolejnym simowym dniu, pójdziemy sobie zagłosować niewątpliwie. Ja się tym naszymi simami teraz już zajmę, nakarmię ich, położę do łóżka, oni są po przeprowadzce wykończeni, a w kolejnym simowym dniu chciałam jeszcze zaglądnąć do pozostałych okolic, żeby Wam tak z bliska pokazać. No, do domów już nie wejdziemy, ale możemy na przykład zobaczyć tą okolicę, jak ją zmienili. Są kochani, w nowym simowym dniu. Tak, nasz Chris zajął się już kwiatami, właśnie je poszedł podlewać. Ja zauważyłam, że oni na dachu, słuchajcie, też mają jakieś roślinki, więc może się tutaj wspniesz po tych nowych ustrojstwach zwanych drabinkami i podlejesz też tutaj nam roślinki na naszym dachu. Ja wstawiłam tutaj jeszcze jeden wiatrak, no bo im więcej mamy tych wiatraków, o, wstała też Natalka, proszę bardzo. Jak tam u Ciebie z potrzebami, moja droga? Troszeczkę jesteś głodna, chciałabyś skorzystać z toalety, więc Ty sobie możesz skorzystać z tej toalety, proszę Cię bardzo, a potem pójdziemy jeszcze zjeść. No i te wspinanie po tych drabinkach, to Wam powiem, że czasami doprowadza mnie do szału, bo ja myślałam, że to tak bardzo usprawni grę, wiecie, takie nowum, nie? Ale gdzie tam? I teraz będzie schodził, no ale już trudno, no już, już brniemy w to dalej. Tak, ty jeszcze, mój drogi, co ty byś chciał jeszcze inne roślinki popodlewać? No to prąciem cię bardzo, aniołku. Ty, moja droga, sobie spokojnie możesz zjeść, bo w lodówce mamy, chciałam powiedzieć, kupę jedzenia, ale głupio by to zabrzmiało. Mamy co jeść, więc może sobie dzisiaj weźmiesz, proszę bardzo, jajka na toście. Mówisz i masz chyba twój małżonek, twój narzeczony też jadł te jajka. No oczywiście, że to będzie
że to będzie zielone, zielone inicjatywy. No, trochę tu nastukamy punkcików, ok. Natalka ma ich też bardzo. A to ty głosowałeś jej? Czy ty głosowałeś z jej karty? Czy wam się to kumuluje jako rodzinne? Nie. Chodź tu. Też sobie troszeczkę. A jeszcze w międzyczasie, mój drogi, weź zobacz. Nie. Nie to chciałam. Chciałam jeszcze, bo jest na lokalne plany, ale jeszcze jest inna też tablica. To może udamy się, słuchajcie, do centrum. To będzie bardziej zasadne, myślę. I tam zobaczymy, co jest na tablicy, bo to jest nasza jakby dzielnica w dzielnicy. Natomiast tu już będzie taka tablica. No, weź Natalkę ze sobą najlepiej. Aha. Natalia pojechała na swoim rowerku, który wygrzebała z śmietnika. Dobra, damy tak, żeby były 4 głosy, ale jeszcze oprócz tego chciałabym, żebyś Natalko na te lokalne zagłosowała. I to będzie oczywiście zielone inicjatywy. Teraz już chyba nam nikt nie podskoczy, chociaż bardzo się boję, że to nas dogoni, więc jeszcze na wszelki wypadek 2 głosy, ale w międzyczasie jak tylko punkty sobie gdzieś tam pozyskamy, to... O Jezu, to jedzenie wygrzebała. Proszę bardzo. I nurkujemy po okazji, i nurkujemy, proszę bardzo. Dobrze się przesunęła pani. No i w ogóle to no nie zdziwcie się, jak tutaj zobaczycie naszych bohaterów z 100 Baby Challenge, no bo to jest ten save. To był jedyny save, jaki właśnie tutaj miałam, ale to nie dlatego, że chciałam grać konkretnie tymi simami. Przepraszam bardzo. Tylko dlatego, że ja wtedy właśnie rozgrywałam też rozgrywkę na laptopie, też na Instagramie i to była rozgrywka, w której grałam jej mamą i ona rozwikłała tą, wiecie, zagadkę Strangerville i jej mama potem wyszła za mąż tam dosyć bogato. Jej wujek zresztą też się ożenił już. No i w tej chwili tak to wygląda, że ona tak no nie za bardzo chyba by chciała do tej rodziny tam zaglądać. No a ja ten save miałam już i nie miałam, znaczy kilka dosłownie tylko modów miałam, bo tam potrzebowałam trochę do skóry, rzęsy, ale naprawdę dosłownie kilka. No i jak chciałam więcej modów zainstalować, to coś mi się porobiło z laptopem, ale już wiem co, więc do tej rozgrywki, o której wam już wspominałam i to będzie taka fajna historia instagramowa prawdziwej simki, słuchajcie, którą grałam, ho ho ho, i po prostu mój ukochany przywiózł mi na moim dysku zewnętrznym ten save i on jest do ogarnięcia, ale właśnie potrzebuje modów. No i dlatego jeszcze trochę musimy poczekać z tym. Kochany, ty się po prostu wziąłeś i zaśmierdziałeś, no ale nie mamy tu chyba takiej łazienki, żebyś się mógł był, kochanie, wymyć, nie? Jest tu jakaś łazienka w ogóle? No ale w przestrzeni publicznej nie ma łazienki? No jak? Jak to jest możliwe? No ale jest. Więc wiecie co, ja chyba z moimi simami będę musiała wrócić chociaż na chwilkę do naszego domku, co by się trochę nasz hop ogarnął, bo zobaczcie, nie pójdziemy w taki śmierdziuszki, nie? Więc idź do domu, kochany, idź z Natalką, chociaż ona się nie wybrudziła, bo nie grzybała w śmieciach, ale mamy głosy oddane, to ja się z nimi troszeczkę poogarniam i będziemy jechać do dzielnicy, w których mieszkali nasi milusińscy. No i już jesteśmy, to jest dzielnica, w której właśnie mieszkała nasza Natalka. Ona mieszkała chyba w tym bloku, tak? W tym bloku mieszkała, albo w tym. No nieważne, ale w tym raczej.
No i tak właśnie zmieniła nasza Natalka tą dzielnicę od początku do końca. Była to dzielnica neutralna, nie było tu kompletnie nic, oczywiście potem przybyły nam te kwiaty. I no nie wiem, czy można by było tu jeszcze coś więcej zrobić. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy coś by się dało więcej zrobić. To oczywiście jest tak pięknie teraz ustrojone, bo wiecie, jak to na początku wyglądało, tak bym powiedziała futurystycznie i kojarzyło mi się to właśnie to z niezgodną, jak tym pociągami się przemieszczali i wspinali się po tych słupach. Takie, wiecie, apokaliptyczne spojrzenie na świat. No a w międzyczasie nasza Natalka właśnie postawiła tutaj taką budkę, w której od czasu do czasu ktoś się pojawia i nam sprzedaje dużo dobrych rzeczy. No i podoba mi się to, że jest tu tak zielono i tutaj właśnie te wszystkie drzewka takie kolorowe się zrobiły, więc nie wiem, czy jest możliwość, żeby było jeszcze ładniej, może mogłam dalej tu działać w tej dzielnicy, no ale stało się jak się stało, oni po prostu musieli już opuścić, ona musiała już opuścić swój dom, żeby rozpocząć życie u boku swojego kochanego. A tak oto wyglądają kamieniołomy. No i tak jak tu już widzicie na załączonym obrazku, mamy tutaj właśnie taką dla twórców taką miejscówkę i to jest bardzo fajne. Ktoś tu coś zrobił i popsuł, ale my to naprawimy. No i tak to wygląda. No troszeczkę, bo tu jeszcze może w środku coś będzie, albo nie. Nie, jest, no spoko. Dobra, bo widzicie, tutaj też można wyrabiać te świece, można też wyrabiać soki, recykling mamy tutaj. No jest, jakby ktoś nie miał u siebie póki co, to może korzystać z tych maszyn, które są tutaj. Taki zresztą był mój zamysł. Musisz skorzystać, kochany. No to proszę cię bardzo. Skorzystasz sobie, Natalia tam zaraz naprawi nam. Cokolwiek tam jest, chyba to jest domek dla lalek, nie? A ta dzielnica wygląda tak. I oglądałam ostatnio u Oski i Tuli właśnie tą rozgrywkę i one nie miały chyba aż tak zielonej, tak mi się wydaje, że nie udało im się uzyskać aż tak zielonej tej okolicy z takimi dywanami, nie? Bo nie wiem, od czego to zależy, bo mi to bardzo szybko poszło i bardzo szybko jakoś tak uzyskałam właśnie te dodatkowe takie, nie wiem jak to nazwać, dekoracje ulic, bo jeszcze nie skończyło się nawet głosowanie, ja już miałam powiadomienie, że jakiś tam wpływ był pozytywny i że mamy zielono. No i tyle, także wszystko, nie wiem od czego to zależy, czy to jakoś się tam nam losuje. Być może tak. No i tak to wygląda, więc no nie wiem. Mnie się tu bardzo podoba. Czy chciałabym grać w tych miastach? No moje rozgrywki raczej nie przewidują zamieszkania, dlatego chciałabym właśnie z moimi simami spróbować te kariery przejść do końca, może nawet z naszą Natalią, ale głównym założeniem tej mojej rozgrywki jest uczynić dzielnicę, w której obecnie mieszkają nasi milusińscy, w dzielnicę zieloną. I żeby tam był targ, i żeby było czyste powietrze, i ja się już będę z wami kończyć, tak? Będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, moi kochani, że wam się będzie podobała nasza rozgrywka. To był odcinek taki trochę wprowadzający. Musiałam się nagadać, przedstawić wam naszych bohaterów. No i mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyrenderować ten film i go wstawić na YouTube przy niezbyt dobrym internecie, jaki obecnie posiadam, ale nie będę narzekać, jest dobrze i najważniejsze, że mogłam do was chwilę pogadać, zostawcie jakiś ślad, że tutaj byliście, kochani, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli zostawicie komentarz albo chociaż dacie kciuka w górę. Ja, kochani, bardzo ciepło was żegnam i życzę wam, kochani, dużo, dużo zdrowia, bo jak się okazuje, bez zdrowia, no to kicha po prostu totalna.
Zdrowie jest najważniejsze, a wszystko inne potem się nam ułoży. I mam jeszcze na zakończenie dzisiejszego odcinka takie ogłoszenie dla osób, które bardzo chcą nowy dodatek, a go jeszcze nie posiadają. Będzie zorganizowany konkurs na Instagramie. Ten konkurs będzie mniej więcej wtedy, kiedy się zakończy cała ta seria z ekożyciem. I do wygrania właśnie będzie ten dodatek. Zapraszam zatem do obserwowania mnie na Instagramie, do zostawiania komentarzy tam pod postami, to wtedy będzie mi łatwiej wybrać zwycięzcę. No i tyle, kochani, ode mnie. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!